Panie marszałku, panie i panowie posłowie, drogie obywatelki, drodzy obywatele, kobiety w Polsce się boją. Boją się iść do ginekologa, boją się zajść w ciążę, boją się badać, gdy istnieje podejrzenie, że ciąża może rozwijać się nieprawidłowo. Niegdyś wieść o ciąży wywoływała radość, oznaczała bardzo często spełnienie wieloletnich marzeń. Dziś wywołuje zwątpienie, czy wszystko będzie dobrze, czy ciąża rozwija się prawidłowo, czy znajdę się może w sytuacji Izabeli z Pszczyny. Ta ustawa jest nieludzka, ta ustawa jest antyspołeczna i antyobywatelska i nigdy, przenigdy nie powinna trafić na salę plenarną. Ale PiS boi się tylko i wyłącznie gniewu obywateli i tylko przed gniewem obywateli jest w stanie się cofnąć. Dzisiejszy wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu jest właśnie dowodem na to, że boicie się obywateli coraz bardziej. Dziękuję za Dziękuję. Pani poseł Małgorzata Traf.